Następnie musisz się zastanowić, jaki jest Twój cel sprzedaży. Czy chcesz sprzedać za możliwie najwyższą cenę i liczysz się z tym, że będzie to dłużej trwało, czy priorytetem jest szybki przypływ gotówki? Po określeniu celu sprzedaży musimy przeanalizować naszą nieruchomość i porównać ją z konkurencyjnymi ofertami na rynku. Musimy sprawdzić, co jest towarem najbardziej pożądanym, a co najtrudniej zbywalnym. Zależność pomiędzy rynkiem wtórnym a pierwotnym i co teraz chętniej wybierają klienci. Ile jest ofert na rynku, a ile jest rzeczywistych nieruchomości wystawionych na sprzedaż. Ilość ofert w dzielnicy, w której my sprzedajemy nieruchomość i jak wiele z nich ma zbliżone parametry do naszej. Co zrobić, aby nasza nieruchomość została zapamiętana przez kupujących?